Hej, z tym Płacz Gaming, to jest kolejny filmik kanału i dzisiaj będzie GTA San Andreas. I dlaczego na ekranie pauzy jest? I dlaczego są angielskie napisy? Przecież masz polszczyznę, spolszczenie, dlaczego je używasz? Ponieważ spolszczeniu nie było, można zrobić tej misji biznes miał z tym. A bez spolszczenia Crash nie wystąpił. Po prostu dzisiaj wziąłem, zmieniłem języki, odinstalowałem i zainstalowałem grę od początku i proszę, działa. Nawet się motocyk naprawił policyjny. Więc tą misję tu dokończymy i robimy później misję dla gliniarzy. Wiecie co, teraz będziemy grać już do końca w tą grę na angielskim, bo nie wiem jak tam następne misje. I też w ogóle odinstalowałem spolszczenie. Johnny's a dumb bee, and so was his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed, I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit! You just gotta hang in there, play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man, they gotta think you dead. I'll think of something, I promise. Tu ładny, tu nie wiem, to tylko stanowiczny hotel, chyba hotel. Get in there, be cool. Like you just been out for a relaxing spot or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. 8000. Co? Co? Misja dla Bandoga jest tu, niedaleko. Wiecie co? To wszystko zrobimy misję dla Bandoga, będzie pojedziemy do tych policjantów, tylko zobaczę czy się nagrywa. Nagrywa 2 minuty film. Tam! Tak, potrącił mnie. Chciałem się znać i wyłączyć. Patrzcie, to jest jakaś misja jest teraz. Nie wiem, czy robi dzisiaj misję dla ten. Zrobimy dzisiaj misję dla gliniarzy. Mad Duck! Jump! Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's that? Who's the idiot? That's some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chunk copy cat, real play. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! I lost all his money to the casino and went boxing. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on! Come on, do I know you? Don't be a wolf. I don't think so. Come on, shut jump. The fuck up. This is the end. It's all over. To właśnie do tego będzie angielska wersja, a w następnym już będzie spolszczenie. Nie przeczytam wam, bo nie wiem co znaczy. Dobra, musimy wziąć pick-up. Ja on będzie naskakał na te kartony. Robiłem tu misję. Nie uda się za pierwszym razem, mówię. You won't be needing those fancy clothes! Don't take your clothes!
urde. Jest, trafił. Dobrze. Time to take your sorry ass to rehab, you drunken idiot. Am I still the top rapper, Jew? Best there ever was. Second to nobody else, homeboy. And the name's Carl. Thanks, Carl. A nie mogę nic walnąć tak za bardzo, żeby życie nie tracił. Tu już jest szpital. Alright, get yourself straightened out, then we can get you back in the studio. Carl. What? When I get clean, I'm gonna need a new manager. Thought I might look you up. Yeah, you do that, homie. Respect. Dobra, jeszcze raz zobaczę, czy się nagrywa. Ja wolę tak sprawdzić. Dobra, 7 minut nagrywa się. Lecimy. Lecimy na misję dla gwiazdy. A pomógł. Uciekaj lepiej. Mówiłem, panie, uciekaj. Jeden z go. Bro. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you, guy. Yes, I did. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your bag. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking bag! Hey, listen to the man! We all the same, Carl, you, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Kill target, coś tam, coś tam.
ojej, ja wiem, że to będzie ta misja co helikopterem. Trzeba lecieć. A, to to wejdzie. Już widzę, jak daleko jest. Chyba dobrze pamięta, dobrze. O, helek. Helikopter! Fuck. Nie wiem, znaczy zdałaby się ścieżkę latania. Już cudem. Nie, on odlatuje. Nie strzelać. Gdzie on jest? Nie wiem, co zaraz zacznie dymić. Farci. Gdzie on jest? Tu jest. Sorry, że się nie odzywali, się skupiam.
Kuru va bir gelin bana. Ne güzel. Yoruz. Dobra, misję ukończona. Czy jeszcze jakieś misje? Dobra, jest przygotowanie, a jeszcze tu pojedziemy, zobaczymy czy jest ta. Bo chyba nie trzeba się z nią walić na radki, tylko można też ją zabić. W dobrą stronę jadę. Hey, honey. Hey, how you doing? I'm getting hungry. You got a strange idea. Dobra, chyba coś nie tak zrobiłem. Albo jest, albo nie. Nie ma, nie wiem. Chyba popsułem. Chyba jeszcze jedną misję wykładam, co? Przygotowanie do napad. Cześć, zobaczę ile tu prosto, ile jest ten laser. Ile 18 minut do odejścia do misji. Przygotowałem. To szybko muszę zapisać grę. Raz zobaczę, raz zobaczę. Okej, tu jest nie coś tam. Tak, ktoś dzwoni. Hello? What is it? Czekaj, nie to jest. Jeszcze jeden się zdał w ten kazał przy napadzie. Tu. To jedziemy tam, bo Jezu, to jest, no serio. Tam jest, to chyba jest do... Czemu do mnie strzelają? To jest chyba ten dom tutaj właśnie, co zabiliśmy. Może było trzeba uciec, żeby ten... No, że ją zabiliśmy. Było, to policja rozwiedziła, było trzeba zapisać grę. Wtedy był telefon i możemy teraz się do jej domu dostać. Jezus, się wystraszyłam. Też było można z tym chodzić na radki, ale to by jakieś tam się wydało, to ale chyba szybciej zabić. Myślałem, że w policja to wagą, ale motor mnie uchronił. Tak,
można wejść, można wejść. Tak, Jezus, kto znowu dzwoni? Aj, mi coś tam, nie wiem, kto to był. Dobra, jest to Kar. Tu jest. You have a quick casino. Karta do kasyna. Dobra, mogę zapisać grę. I następnym odcinku przygotowania do dalszego roku. Aha, więc co to jest napis? Ten właśnie, co mi tu wyskoczył. Że można ten auto tam do domu, gdzie robiliśmy tajemnicę dla Cezara. Fajnie. Znowu mam na wyglądarze. Dobra, więc tu zakończymy odcinek, więc jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!